Widzicie co? Ja pierdzielę, nie, ja, to będzie masakration, mówię wam, po prostu czuję jakbym miała jakieś kurde pióra nad okiem. No baba to po prostu ma super, ma chyba. Trochę rozświetlacza nawalimy na powiekę. Na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do was filmikiem, jak będę się upodabniać do Verso. Więc zostańcie do końca i zobaczycie efekt właśnie końcowy, jak będę wyglądać. Ale zanim to, jeśli jesteś nowy na moim kanale, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję na dole oraz komentarz. A teraz już myślę, że już zaczynamy. Okej, słuchajcie, zaczynamy od makijażu, więc zakładam swoją opaskę. Ogólnie jestem dzisiaj w ogóle, nie mam nic na sobie, nie mam ani brwi, ani rzęs, ani podkładu, więc widzicie właśnie moją cerę bez po prostu niczego, więc zakładam moją opaskę. Ogólnie cały makijaż będę odzorowywać i będę mieć doklejane rzęsy i będę malować powieki. Ogólnie Verso się maluje w takich nudziakowych kolorach, więc bardzo podobnie jak ja, więc nie będę jakiegoś miała wielkiego problemu, chociaż i tak moje jakby umiejętności w malowaniu są dosyć tragiczne, naprawdę tragiczne. Więc ja się spryskam jakimś sprayem z Lovely, który ma utwardzić nasz makijaż. Nie wiem, po prostu baza pod podkład, jednym słowem. Nawet nie wiem, o smaku pięknym kokosowym jest. Więc zaczynamy, słuchajcie, od podkładu. Verso się maluje w raczej takich ciemnych też odcieniach, więc bardzo podobnie jak ja. Więc ja się użyję podkładu z Eveline o numerze 4, który jest naprawdę moim ulubieńcem. I cały czas po prostu go używam i już bardzo mało mi go zostało, więc planuję właśnie kupić drugą tubeczkę. Więc słuchajcie, nakładamy. Okej, słuchajcie, myślę, że już podkład mamy zaliczony i teraz przejdziemy do korektora, bo ogólnie moja twarz jest dosyć w tragicznym stanie, więc po prostu użyję korektor pod oczy oraz właśnie na niedoskonałości tutaj z Maybelline oraz z Lovely, więc tymi dwoma korektorami się teraz właśnie pomaluję. Okej, słuchajcie, właśnie myślę, że już jestem dosyć umalowana w tych właśnie odcieniach. I teraz przejdziemy, słuchajcie, do pudru, żeby zmatowić naszą cerę. Więc użyję rimmel ogólnie w odcieniu nawet nie wiem jaki, a 04. Więc jest to mój w ogóle ulubiony puder, naprawdę ulubiony. Już mi się też pomału kończy. Okej, słuchajcie, już jeśli chodzi o podkład, korektor, puder mamy zaliczone, więc teraz przechodzimy do rzęs i rzęs brwi. Słuchajcie, do brwi. Verso brwi ma bardzo mocne i bardzo podkreślone. Ja akurat takich brwi nie mam, więc trzeba właśnie mocno podkreślić. Kiedyś tak robiłam, teraz już tak nie robię i muszę właśnie powrócić do tego. Więc użyję pomady do brwi z Eveline Soft Brown. I teraz szukamy mojego pędzelka do brwi. Okej, słuchajcie, lecimy. Ja się mega obawiam, bo ja takich brwi naprawdę nie umiem robić, więc no dosyć to będzie dla mnie wyzwanie. Okej, słuchajcie, moje brwi to istna naprawdę masakra. Wyglądam jak jakaś po prostu Karyna jednym słowem. Po prostu nie, ja po prostu nie. To jest brzydko. Rozprowadzę trochę tę pomadę. Okej, słuchajcie, tak wyglądają te brwi. Po prostu istna masakra. Nie tak ślicznie jak Verso, po prostu smutno, naprawdę. Chciałam ładnie zrobić te brwi, a wyszło istne gówno. Okej, słuchajcie, więc teraz już jak zrobiliśmy te brwi, chociaż są w tragicznym stanie, wiem, to przejdziemy, słuchajcie, do rozświetlacza i bronzera, bo Verso używa tego najwięcej, po prostu najwięcej. Kocha rozświetlacz i kocha bronzer, czyli tak samo jak ja. Gdzie jest pędzel? Czekaj. Jej, no po prostu nie mogę z tych brwi. Te brwi wyszły tak fatalne, ale dobra. Więc bierzemy teraz rozświetlacz. Bardzo dużo. Użyję w ogóle dwóch rozświetlaczy. Ten jest z Eveline, czyli też bardzo mój ulubiony jeden. I jeszcze z Lovely użyjemy taki. Drugi rozświetlacz z Lovely też bardzo. Po prostu kocham ten rozświetlacz, naprawdę. W ogóle coś mi wpadło chyba do oka. Dobrze, że jeszcze rzęs nie umalowałam. Uwielbiam ten naprawdę rozświetlacz. Jest też super i ma dobrą naprawdę pigmentację. Więc teraz tym rozświetlaczem.
Trochę na nosek, tutaj, tutaj. Dobra, myślę, że już jest w miarę okej. I teraz słuchajcie, bronzer z Vibo, klasyczny. Go najczęściej właśnie używam. Więc lecimy z bronzerem. Ja się boję, że przesadzę, chociaż... Bo ja zawsze przesadzam z bronzerem. Ale Versov i tak zawsze używa właśnie dużo tego bronzera i bardzo właśnie ma kontur, więc mam nadzieję, że będzie git. No jak widzicie, tak to się prezentuje, więc no zobaczymy. Na razie pierwszy bok, chociaż i tak bym wzięła go, zrobiła jeszcze mocniej. Dobra, ale lecimy słuchajcie z drugim bokiem. Trochę go oprzepę. OMG, ja to już widzę w kamerze, ten widoczny efekt, więc no jak widzicie, no przesadziła mi się tak wydaje. Dobra, jeszcze weźmy Versov, używa zawsze na górę, więc weźmiemy trochę... Jeszcze na górę nałożymy. Ja zawsze nie nakładam na górę, ponieważ ja się boję, że naprawdę przesadzę z bronzerem, dlatego ja go tak skrajnie delikatnie używam i jeszcze bierze na nos. Ja z nosem to ja nie wiem, jak to zrobię. I powiem wam, że nie wiem, jak ja zrobię z tym nosem, naprawdę. Bo ja wezmę na może taką wielką plamę, że... Widzicie to? Widzicie to? Nie, po prostu. Dobra, weźmiemy to. O, dobra. Dobra, myślę, że z bronzerem to już tyle starczy. Nie no, zawsze już bronzer to w ogóle i rozświetla, to zawsze polepszają sytuację. Więc no, tak to się na razie prezentuje. Dobra, czy coś jeszcze tutaj zapomnieliśmy użyć? Zapomniałabym prawie o cieniach, czyli najważniejsze rzeczy. I powiem wam, że teraz nie wiem, czy cienie się nakłada przed malowaniem rzęs, czy po malowaniu rzęs? Kurde, serio nie wiem, więc idę się zaraz zapytać mamy, albo poszukam w internecie, bo naprawdę nie wiem tego, bo cieni praktycznie w ogóle nie robię. Znaczy czasami zrobię, ale to tak wiecie, tak po pstrymu, po łysemu, jak to się mówi. Więc nakładamy cienie, znaczy najpierw, zobaczę zaraz w internecie. Dobra, wszyscy piszą na tych kurde wszystkich stronkach, że najpierw cienie, więc mam dwie paletki takie, najczęściej których używam. Jedna jest z Vibo, jakaś Go Nude, a druga jest Revolution. Też ma zarąbiste kolorki, zaraz wam pokażę. Więc pierwsza właśnie prezentuje się tak. I pójdziemy w nude, czyli w jakieś pomarańcze i myślę, że ta się super też sprawdzi. Chociaż ta nie powiem, że też jest bardzo nudziakowa, bo naprawdę dosyć duże ma te właśnie nudziaki. Ale właśnie nie wiem, zaraz zobaczymy, co pierwsze użyjemy. Dobra, słuchajcie, bieram paletkę z Go Nude na razie i biorę ten właśnie tutaj pomarańcz, który jest o... Czekajcie, jak wam tu pokazać? O, jest on tu, tutaj, o tu, tu, tu. I go bierzemy i nakładamy. Ja boję się, że to wyjdzie masakrycznie, bo ja się naprawdę malować cieniami nie umiem. Nie wiem, czy Versov robi kreski, ja ogólnie robię kreski zawsze, więc zobaczymy, czy zrobimy też kreski, czy odpuścimy. Ja pierdzielę, nie, ja, to będzie w masakration, mówię wam, to będzie istna, naprawdę istna masakra. No dobra, mamy jakoś tam powieki, znaczy to jeszcze nie koniec, słuchajcie, bo zabawa dopiero się zaczyna, więc teraz bierzemy... Słuchajcie, jakiś ciemniejszy pomarańcz. Ogólnie na razie się to prezentuje. Dobra, nie zobaczycie tego, ale po prostu jest istna masakra dla mnie. Lecimy w ciemniejsze tony, więc bierzemy teraz, słuchajcie, jakiś brąz i weźmiemy sobie ten. Chociaż nie wiem, czy to nie jest podobny jakiś, więc... Kurde, nie widzę się dobrze w poglądzie. Nie, to będzie... O, a... Mam tutaj lusterko, wiecie co? Nie zauważyłam tego, naprawdę. Dobra, jakoś te powieki umalowałam ogólnie, ale nie wiem, jak się robi tutaj te zakończenia, wiecie, tutaj takie zakończenia zawsze wychodzą, jakieś ładne, więc, no nie wiem, dobra, może zmienimy pęcelek jakoś, nie wiem, może jakoś dokończymy to tutaj, jakieś skośne oko, nie wiem. Teraz to wyszło jak jakieś wachlarze normalnie dla mnie te oczy, naprawdę. Moje miny podczas makijażu są naprawdę okropne, śmieszne, ale serio, jak ja mam to zrobić, ja pierdzielę. Czy wiecie, co ja zrobiłam? Bo ja po prostu, mi się wydaje, że ja tutaj to zepsułam, naprawdę. Jakieś chcia? Okej, słuchajcie, uratowałam jakąś sytuację. Weźmiemy w ogóle rozświetlaczem sobie w kąciki oka. Ja bardzo to lubię robić ogólnie, więc zawsze podczas makijażu robię to. Nie wiem, czy Versov robi chyba też, tak mi się przynajmniej wydaje. Trochę rozświetlacza nawalimy na powiekę.
Nie wiem, czy to coś da ogólnie, ale... Okej, słuchajcie, makijaż oka. Uznam, że już jest zakończony, jest perfekcyjny, nawet nie jest perfekcyjny, dobrze wykonany. Nie wiem, możecie oceniać ogólnie. Teraz bierzemy się za rzęsy i umaluję rzęsy i również mam, słuchajcie, doczepiane rzęsy. Verso właśnie ma doczepiane rzęsy, więc ja również je postaram się doczepić i zobaczyć, jak to wyjdzie. Pierwszy raz będę doczepiać rzęsy, w ogóle pierwszy raz, nawet nie wiem, jak się za to zabrać, więc to będzie istna tragedia, mówię wam, to będzie, po prostu to będzie koszmar. Dobra, ale najpierw bierzemy zalotką tutaj i umalujemy najpierw swoje rzęsy, umaluję tuszem, a potem dokleję. O kuźwa, przycięłam sobie powiekę. Jezu, ja to po prostu tak zalotki nie lubię, ja po prostu płaczę za każdym razem, jak wezmę zalotkę. Tusz, jaki użyję, to z Bourjois ten Twist tu, który właśnie ma te dwie szczoteczki, tylko właśnie mam dwa tusze. I jeden jest tak na wykończeniu, a drugi już jest nowy, znaczy nowy, już trochę używany, ale już ma więcej. Więc o, to chyba ten jest. Ja zawsze używam tylko jednej szczoteczki, tej właśnie o takiej, tej nie przed tym rozsunięciem, tylko po rozsunięciu, więc tej. Dobra, i malujemy te rzęsy. Okej, jedno oko, słuchajcie, mamy umalowane. Jeszcze tutaj podciągnę i lecimy do drugiego. Jak widzicie, jest jakaś różnica. Okej, słuchajcie, umalowałam już rzęsy i teraz czekam, aż one wyschną. Więc ja się biorę, słuchajcie, teraz za rzęsy doczepiane, doklejane. Po prostu ja się pożegnam, bo to będzie istna tragedia. Mam jakieś jeszcze inne ogólnie, one są dłuższe i myślę, że będą ładniejsze. Więc lecimy z tymi ogólnie rzęskami. I ja nawet nie wiem, jak je zakładać, naprawdę. Dobra, mamy rzęski, więc mamy klej. Gdzie jest klej? Duo. Duo, duo. Chodź tu. Dobra, mam klej duo. Mam rzęski, więc będziemy doczepiać. W ogóle nie wiem, czy tak się doczepia, czy tak się doczepia. Co? Tak się doczepia? Nie. Tak się raczej nie doczepia, to tak się doczepia. Dobra, ogólnie to wiem, że będzie to masakration. Ja nawet sobie tak przetestuję. Nie, dobra, to będzie istna tragedia, ja wam mówię. Nawet nie wiem, która rzęsa, czy w ogóle to jest różnica, czy ja wezmę do tej, bo ja naprawdę nie wiem. Znaczy na razie sobie tak przypasuję. To ja to czuję, że to nakleję na środku powieki, mówię wam serio, nie. Nie, ja po prostu nawet sobie ją położyć nie mogę na powieki, a co mówić, kurde, przy... Nie, słuchajcie, ja się zaraz poddaję, naprawdę ja nie mam cierpliwości, więc mówię wam serio. Okej, dobra, słuchajcie, biorę na razie sobie tą kropeczkę, jak mówili w filmiku, na rękę, tylko tak malutko. Okej. I po prostu to zrobię, ale poza kamerą, bo ja tego nie zrobię przy was, naprawdę tego nie zrobię, to jest istna tragedia. Ja to w ogóle się martwię, że ta rzęsa nie będzie tutaj gdzieś na środku powieki, więc trzymajcie kciuki i wracam do was za chwilę. Czy wy to widzicie? Bo ja po prostu czuję, jakbym miała jakieś, kurde, pióra nad okiem. I do tego jeszcze koniuszek mi się nie przykleił i chce mi się płakać, naprawdę. Jezu, to wygląda komicznie. Ja pierdzielę. Nie no, ten koniuszek mi się serio nie chce przykleić. Robimy drugą. I w ogóle tutaj mam ten klej. Jezu, nie. Czuję się, powiem wam, że tragicznie, dlatego tu mi się odkleja ta i muszę się łapać patyczek i po prostu nabrać sobie i przykleić to, ale czy widzicie, jak ja wyglądam? Po prostu ja uważam siebie teraz za brzydką, serio, nie, chyba mi nie pasują te rzęsy, Jezu, po prostu nie. No ja nie mogę po prostu z siebie, ja pierdolę, w ogóle są za długie, tak mi się wydaje, ale nie, po prostu istna tragedia, naprawdę. Nie, no znowu się będę z siebie śmiać. Dobra, idę szukać po patyczek. Czuję, jakbym miała coś po prostu nad powieką. Dobra, idę to po patyczek. Przykleję ogólnie tą część, chociaż nie wiem, czy tak się da. Po prostu idę się zapytać mamę, bo moja mama to robiła. I moja mama ma te rzęsy właśnie doczepione. Więc zobaczymy. Zaraz jej się... Nie, nie mogę się jej pokazać, chociaż... Okej, słuchajcie. Tak się prezentuję w sztucznych rzęsach. Boże, czuję, jakbym miała jakiś daszek po prostu pod oczami. Trochę to ogólnie poprawiłam, słuchajcie. A... Okej, słuchajcie, więc jak się prezentuje, nie wiem, czy w ogóle Verso właśnie robi kreski i nie wiem, czy właśnie zrobić te kreski, czy lepiej już nie ryzykować i niech tak już zostanie. Myślę, że po prostu zostaniemy tak i nie ryzykujmy już. Teraz nakładamy pomadkę, czyli myślę, że już ostatni element, jeśli chodzi o nasz makijaż. Verso też kombinuje właśnie z nudziakami, więc ja mam właśnie z Rimmela o numerze 700 taki nudziak i myślę, że będzie on najlepszy.
Okej, słuchajcie, więc myślę, że już makijaż uznamy za gotowy. Teraz się muszę przebrać w strój, który ma wersów, który mam identyczny normalnie outfit od góry do dołu, więc muszę się w go ubrać i niestety ja się boję, że po prostu jak będę zdejmować tą koszulkę, to no niestety to mi nie wyjdzie, więc zobaczymy, czy się coś nie odklei. Ja się przebieram, no i zaraz do was wracam. Okej, słuchajcie, właśnie się przebrałam, mam koszulkę, którą ma wersów dosyć często oraz mam, nie wiem czego, mam takie leginsy, znaczy leginsy, dresy po prostu. I jeszcze zabrakuje nam dwóch rzeczy, czyli włosów oraz, słuchajcie, kolczyków, bo Wersow ma zawsze takie kolczyki, kółeczka i ja właśnie nie wiem, czy je znajdę. Kiedyś nie je nosiłam, ale teraz już tak rzadziej, więc właśnie nie wiem, czy je znajdę. Ale robimy najpierw, słuchajcie, włosy i co mi w tym pomoże. Mam ze sobą, słuchajcie, perukę, którą zamówiłam i już jest dosyć w opłakanym takim stanie. Zamówiłam ją z AliExpress i właśnie niedawno przyszła i jest naprawdę identyczna. Identyczna, jest tak piękna. Muszę ją tutaj w ogóle rozczesać i po prostu założyć tylko. Więc muszę znaleźć teraz siatkę, która jest właśnie na to moje włosy. No i co, zakładamy i zaraz zobaczcie, jak będę się w niej prezentować. Ogólnie dostałam taką siateczkę, nawet nie wiem, do czego ona służy i jak mam ją ogólnie nawet założyć, bo naprawdę dla mnie to wyglądają jak jakieś kabaretki tutaj, więc ja to nie wiem naprawdę, czy ja mam to jakoś założyć na moje włosy. O kurde, no rozciągnięta, powiem wam, że naprawdę jest, tak. Moje włosy się na pewno zmieszczą, jak mam naprawdę gęste, więc nie wiem. Więc zrobię, słuchajcie, najpierw kucyka i szczerze mówiąc to nie wiem, czy te moje włosy się naprawdę zmieszczą. Bo ja naprawdę mam mega dosyć grube włosy, więc ja to nie wiem naprawdę. Jak to w ogóle jest pokazane na tym obrazku? No baba to po prostu ma super, ma chyba tak cieniutkie włosy, że jak 1/4 moich, więc ja to nie wiem naprawdę. Ja to boję się, że to teraz się złamie. Czy ja potrzebnie robiłam tego kucyka? Dobra, chyba wszystkie ogólnie wzięłam, tak mi się przynajmniej wydaje. Wyglądam teraz tragicznie i w ogóle tył mojej głowy wygląda, jakbym miała jakiegoś koka. Więc w ogóle jak ja wyglądam, istna masakra. Ale dobra, tutaj jeszcze trochę za uchem weźmiemy i zakładamy moją perukę. Ja ją już zakładam. To w ogóle ona ma jakieś spinki? O, spinki ma ogólnie. Jeju, moich włosów jest po prostu za dużo, ja to czuję. Okej, teraz wyglądam jakbym miała jakąś szopę na głowie, więc trzeba je po prostu wyczesać. Ale jej rzęsa mi się odkleja, help me please. Dobra, wyczeszmy ją. Dobra, druga strona. I moich włosów jest po prostu za dużo, więc nie da się nawet jej spiąć w jakikolwiek sposób. Więc kurde, wezmę sobie wtedy tak te promyki, bo mi wpada ona bardzo w oczy, ogólnie bardzo wpada w oczy. I dobra, jakoś tak może. Jeszcze ten promyk złapmy. Dobra, ogólnie tak się to prezentuje. Kolczyków chyba nie muszę zakładać, bo i tak ich nie będzie widać wśród tych włosów. Ale tak naprawdę powiem wam, że teraz wyglądam jak jakaś stara babcia, ale ta w ogóle, ta siateczka nie jest tu w ogóle nic mi potrzebna. W ogóle nic nie daje, ale ogólnie jak widzicie włosy są zarąbiste jednym słowem. Ja już ją przymierzałam od razu jak tylko przyszła i robiłam zdjęcia, więc reszta moich w ogóle znajomych teraz będzie w szoku, że to jest jednak peruka i to nie są prawdziwe włosy, bo dużo osób prankowałam. Tylko tacy najbliżsi wiedzieli, że to jest peruka i teraz każdy się zdziwił, bo myślał, że to są po prostu moje naturalne włosy. Ale serio, jego te rzęsy są po prostu masakryczne, bo mi cały czas odpadają, no normalnie ja je przykleję, a one odpadają. Ale są git, ogólnie koszulka, wszystko jak na Wersow i jeszcze te dresy po prostu nie widzicie, więc no, zaraz pokażę wam całkowicie jak wyglądam. Drop on a nigga, I pull up for racks. When I in a call, a nigga don't ever call back. Just spending the money, ain't no conversation.
Okej, słuchajcie, więc tak się prezentuje efekt końcowy. Myślę, że już nic tutaj nie mogę, nie muszę i nie mogę dodawać. Okej, kochani, więc to już wszystko na tym filmiku. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji na dole oraz komentarz. Oraz podajcie na moje social media, czyli Instagrama oraz TikToka. Napiszcie w komentarzach, jak udało mi się upodobnić do wersów od 0 do 10. Myślę, że mi się tak udało 9 na 10. Mimo tego, że mamy właśnie inne twarze i w ogóle, to i tak te włosy robią największą różnicę, rzęsy i w ogóle ubiór. Więc co, napiszcie mi właśnie w komentarzach. No a ja się z wami żegnam. Piszcie w komentarzach również, jakie filmiki chcecie, żebym nagrała lub jaką upodobiznę, do kogo teraz mam się upodobnić. Oczywiście pozdrawiam wszystkich. No i co, buziaczki i bajo! A no i słuchajcie, jeśli chcecie, żebym zmieniła właśnie kolor włosów, mój brązowy, na taki róż, to zostawiacie łapeczki w górę, subskrypcję oraz komentarze, to ja postaram się coś zmienić, zobaczymy. Kurde, i ta rzęsa się odkleja, ja pierdzielę.